Okej, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mirek, teraz Gamelog, myślimy chyba czwarty albo piąty, z Preya. Będę musiał sprawdzić później. W międzyczasie udało mi się odwiedzić na dole pokoje, w których pozbierałem cały loot, który do tej pory się udało gdzieś tam ukitrać. I wykorzystałem moduł recyklingowy, czyli wrzuca się tutaj wszystkie zbywające przedmioty. Akurat tutaj, jak widzicie, wszystko przemieliłem, naciska się guzik i wyskakują bardzo fajne kosteczki. I te kosteczki prezentują się tak oto, czyli mamy materiały organiczne, materiały syntetyczne, mineralne oraz egzotyczne. Egzotyczne, czyli pewnie tych wszystkich potworów. Jeśli dobrze rozumiem, następnie będzie można z tego odkraftować jakieś neuromody albo inne ulepszenia. Więc szczerze, już się nie mogę czekać. Tutaj zostawiam sobie troszkę rzeczy, których nie wykorzystuję w tym momencie, czyli strzelby, nie mam zakłócacza, bo nie mam wersji preorderowej day one, więc nie mam kilku upgrade'ów, które były w niej schowane. Też zostawiam sobie troszkę zapasów żywnościowych w moim pokoju i będę wracał dalej powoli do obadywania, co się dzieje w okolicy. Dodatkowo gra mi cały czas krzyczy, żebym wykorzystał wzmacniacze, zestawy dozbrajające, więc połączmy je. Dział lepik mi się strasznie podoba z racji swojej funkcjonalności. No i co mamy już zrobić? Prędkość przeładowania. Nie wiem, nie czuję jakiejś pilnej potrzeby przeładowywania. Tempo unieszkodliwiania jest ważne. Zasięg. Zasięg też by był całkiem fajny. Dobra, ulepszmy sobie tutaj. Mamy zwiększoną wydajność lepiku. No i dajmy sobie większy zasięg. Przestanie krzyczeć, mam nadzieję, już komunikatami. Żebym wykorzystał. A tutaj co mamy? Psychostymulant. Tylko że jeszcze nie mam potencjału, czyli mam dopiero dwa wartości. Życie, punkty zdrowia oraz mój szkielet, czyli ta zbroja, no, którą noszę. No okej, okay. Dobra. To co? To chyba tyle. Zapisujemy grę i lecimy dalej. Dla pewności sobie zrobię normalny, pełny zapis. O, właśnie. Elias Black. No Black, jak się patrzy. Wierzę na słowo. Ej, powiem szczerze, że podoba mi się ta gra. Polona cygaro. Tych cygar nie mogę. A szkoda. I teraz pytanko, co tam się znajduje na prawo? Dział sprzedaży. A pokazuję, gdzie już byłem, jeśli się nie mylę teraz. Zaczynam powoli rozumieć. Transtar. To, że jest tak to wszystko zalepione, chyba o czymś świadczy według mnie. Okej. Okay. Będziemy to, widzę, powolutku rozwijać. O, uszkodzone. Okej, okay, tutaj się coś działo. Mogę naprawić ten panel. Ale nie jest mi potrzebny panel sterowania. Bo akurat do recyklingu mam niedaleko swoje stanowiska. Więc po co mi to? Przynajmniej nie tutaj. Może gdzieś w innych sektorach, żeby nie latać jak głupi. Okej, okay, coś tutaj widzimy, jakieś zestawy naprawcze, więcej zestawów naprawczych. Takie rzeczy zawsze na propsie. Mogę tam wyjść? Nie, nie mogę. Zapiszmy sobie stan gry. Boję się, że to może
pyknąć, więc... Okej, okay, pianka. A, okej, okay, to już jest wyjście stąd z tego sektora całkowicie. A, bo to są laboratoria sprzętowe. Laboratoria sprzętowe są... Aha, w tym sektorze. Śluza zablokowana. Okej, okay, z tej strony śluza zablokowana. Nie dziwię się. Dobra, jednak zanim przejdziemy tutaj, jeszcze bym pozwiedzał sobie. Wiem, nienawidzicie mnie, ale jestem człowiekiem, który zawsze eksploruje. Zawsze może coś ciekawego gdzieś wpaść. Pokażę wam może też dzięki temu, jak uzbrałem się trochę materiałów, jak się kraftuje przedmioty. Też słyszałem złego. Roślinka. Okej, dywizja sprzedażowa. Spróbujemy w ten sposób kolesia podejść. Chyba się zestresowałem. Jeśli się nie mylę, ci kolesie, bo oni, każdy ma imię i nazwisko, do którego podchodzimy, ten ci obcy. Oni chyba są przejętymi tak jakby normalnymi postaciami. Normalnymi, byłymi już członkami załogi. Pojemnia śmieci. No przyznaję, że generalnie ten reload, da się reloadować. Kurde, strasznie dużo idzie tej pianki jednak. Byłem przekonany, że to wolniej. No dobra, trzeba będzie uważać. Rękawica, kosmiczna winda. Czyli w pewnym momencie się jednak i Rosjanie, i Amerykanie wypieli ze swoich projektów. Dobra. Dobra, tutaj nic nie mamy. Jakieś ładne rysunki. To podnieśliśmy. Tutaj już nic więcej nie ma. Niezgodność. A ta mapka mi pokazuje, że tutaj mamy... Aha, tutaj są jakieś... Aha, jakieś schody. Yuri Kimura, no to właśnie jego biuro. Niestety już nie żyje.
Ciekawy widok przez okno. Paris, Japan, Côte d'Azur. Normalnie jak mapki. O, neuromody, super. Jak mapki, kurczę, z Overwatcha. Dobra, tutaj coś mamy. E-mail. Ale w międzyczasie, jak już tu jesteśmy, będziemy się uczyć nowych rzeczy. Zwiększymy sobie troszkę siłę. Ilość demontażu. Ochrona. Co tutaj mamy? Na razie sobie właśnie to takie podstawowe rzeczy będę rozwijał, a później się zobaczę. O, i to jest super. To już jest dobre, bo to jest zwiększony ekwipunek. Dobra, czyli wszystko wydałem. Ale jestem szczęśliwy, jestem bardzo szczęśliwy. Proszę o dział sprzedaży. Okej, czyli tak naprawdę wszystkie neuroboty, które teraz wykorzystuję, ja już się z nich pozbyć nie mogę, albo będę, kurczę, łysy i bidny. Dobra, to ten eksport. Nie mogę odesłać kogo, czego. O co wnosisz, synek? No i nienawidzę cię, kurna, nienawidzę! Zabiję cię! Jesus Christ, kuźwa! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Nienawidzę tego. O kuźwa. A co to jest? Miotacz łowczyni. Kurczę, w ten sposób się bawimy, okej. Okay. Czyli do... Pewnie będziemy w ten sposób aktywować jakieś guziki. Okej. Okay. Rozbrajają mnie swoją kreatywnością, ale dobrze, o to chodzi, o to chodzi. To już czytałem. Komputer niestety nie działa, więc z tego nie skorzystamy. Nie pojmuję tej sztuki tak szczerze, ale to nie jest istotne. Kurczę, taki zestaw komputerowy podnoszę. Czuję się przepotężny. Dobra, tam nie mogłem przejść, pamiętam. No było to zablokowane. Czyli w tym wypadku chyba będę musiał skorzystać ze schodów i zejść na dół. Albo w międzyczasie jeszcze też... Bo chcę zwiedzić cały hol. Wybaczcie. Tutaj jakiś mim się zachował. Przerobimy sobie w takim razie. Recycling. Dobra. Przenieść złom. Cały. O, uwielbiam, kiedy tak się wszystko z automatu
Przenosi. Tak, poproszę przetworzyć. I zobaczycie sam, jak to fajnie wygląda. Takie kosteczki. Normalnie... Cud malina. Dobra, w takim razie to możemy przenieść. Te też przenieść. Ładnie, porządkowo. Wszystko się posegregowało. Wygląda miodnie. Lecimy w takim razie na dół. Chciałem się też nauczyć napraw. Kurczę, wszystkiego bym się chciał nauczyć. Tyle fajnych opcji jest tutaj. Dobra, też byłem, więc tego się nie da w żaden sposób naprawić. Tam byłem, jeśli się nie mylę. Tak jest. Zobaczmy na szybko podgląd. Tutaj jakieś stanowisko ochrony. Security. Tego nie przejdę, tak? Niedostępna karta. Kurczę, zachowały się te wszystkie. Ale super. Widzicie? Nie znikają te zabite potworki, tylko cały czas gdzieś tam kiszą te materiały, które... Skorzystam, jak będę potrzebował, obiecuję. To jeszcze czytałem, tak. Zobaczmy, czy tutaj możemy coś podnieść. Tutaj na pewno jakieś związki organiczne z tego się wykraftują. Tutaj już byłem. Bianca Gorwin. Jason Chang. Misza, to nie ta Misza. Dobra, to tutaj jeszcze mieliśmy do zwiedzenia. Tutaj jakieś mamy schody, tutaj mamy moduł recyklingowy również na tym poziomie, no proszę. Kto by pomyślał? Tutaj kwiatki jakieś są? Są. Trzeba się rozglądać za wszystkim. Czyli jednak nie wszystko jest podświetlone, jak widzicie. Twórcy starają się ułatwić, ale nie za wszelką cenę. Niezgodność dostępu. Koszyk? Nic. Nie mamy w koszyku. Chciałoby się tam wejść. Tu miałem walkę jakąś, właśnie, jeśli się nie mylę. Ale, czyżby, tak, tutaj potwór zniknął, albo go nie było. Śmieci? Coś jest? Nie ma nic. Tutaj nie da rady wejść.
To zapiankowane przejście o czymś według mnie świadczy, tylko kwestia o czym. Tu też byłem. Nie, tutaj mnie nie było. Martin Giraud. Ja go pamiętam, on był na tej liście. Czekaj, on się zalepikował, to co się mu stało? Dobra, idę sobie odpalić tego Martina Girauda, żeby sobie listę wszystkich załogantów obadać. Bo już to powoli się robi tak w miarę klarowne. Załogant. Nie, moment. Dawaj, podlecz mnie. Dzięki. Jeśli nie mylę, Martin Giraud, on był właśnie chyba tutaj przywalony. Był. Kurde. Ale jestem pokitrany teraz przez to wszystko. Tu się nic kurde nie ima. No dosłownie nic. Żaden element. O matko. Dobra. Henrik. Zobaczymy teraz gdzie on jest. Pokaż na mapie. Dobra, Henrika zobaczymy gdzieś indziej jednak. B to inne, jej nie mogę dostać. Zobaczymy w takim razie Randolfa. On był dostępny, jeśli nie mylę. Pokaż na mapie. Tak jest. Jesteśmy na właściwym poziomie. Aha, muszę chyba obejść go z drugiej strony, bo tutaj nie przejdę. Zobaczymy, czy mi tymi schodami się uda. W międzyczasie cały czas sejwuję grę, żeby nie było jakiejś wpadki. Co, nic nie ma? Nic nie ma. Dział IT. Chyba mogę zhakować, nie? O kurczę, hakowanie jest też jak w Deus Exie minigierka. Okej. Okay.
A, w ten sposób to działa. Bo nie nacisnąłem wcześniej C. Dlatego nie pykło. Ale proste. Proste, przyjemne. Sofa. Dział IT. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Było ich dwóch, ale się udało. Lepik forever. Kocham to działo. Tylko mam nadzieję, że mi nie zabraknie pianki nigdy. Dodatkowo zastanawiam się, jak te substancje łatwopalne wykorzystać, bo kompletnie z nich jeszcze nie starałem się nic zrobić, a sądzę, że pewnie też zadają trochę obrażeń, na przykład. Okej, czyli gdzie nigdzie da się zhakować, a gdzie nigdzie niestety wymuszają na graczu, że jednak panie musisz mieć uprawnienia. No szkoda. Dobra, zobaczymy, co tutaj biuro ochrony. Okej. Kosz. O właśnie. Tak szukałem, że coś tu jeszcze może będzie. Części zamienne. No, come on, uprawnienie ochrony. Chyba powinienem być w stanie przejść przez takie rzeczy. IT security. Coś się zepsuło. Popsute. No i pykło. Chociaż jak zwykle trzeba kurczę cały czas patrzeć, gdzie się lezie. Ochrona IT. Najpierw zobaczymy w takim razie balkonik. Co się dzieje na balkoniku? Jak to wygląda? O, tutaj da się też przejść. Dopiero teraz zauważyłem. No i dobrze, super. Będzie szybciej, wygodniej czasami obchodzić niektóre rzeczy, jeżeli łazić na siłę. Okej. Okay. Widziałem cię. Tam też cię widziałem. No i dobrze. Udało się ich w porę wykminić. Kurczę, jakie gadki o sztuce. Tutaj mogę coś uczynić? Nie, nie da się. O, ale tutaj. Wyrzućmy cały ten złom. Uwielbiam automatyczne. O, i kurczę, jak widzicie, mamy już więcej miejsca teraz, więc. No, mogę to też przerzucić, to nie potrzebuję aż tyle. Więc mamy więcej miejsca w ekwipunku. Strasznie mnie to cieszy.
Tak, przetwarzamy. Uwielbiam. No kurczę, takie proste mechaniki, a tak to człowieka cieszy. Okej, znaki dymne. Będące. Dobre miejsce, notatka. Skąd ja to znam? Praktycznie w każdej pracy to samo. O, tutaj jesteś. Dobra, pytanko teraz, do czego jest ten szyfr? Dane, statystyki, badania, klucze. Kwater ochotników, kwarantanna, kapinat? Chyba kapinat. Pożaracz brudu. Nie, nie wygląda tak źle. Dobra, mikrofalówka. O, na się w mikrofalówce ktoś banana podgrzewał, serio. Miejcie odrobinę godności. Dobra, zobaczymy, co tutaj mamy. Tam się już coś nie da podnieść, nie da. Okej, okay, tutaj jakieś takie sale rozrywkowe. Agawa. Stół. Giń. Cały powoli się chyba zaczął odparniać. Może to też jeszcze kwestia czasu. Okej, tam coś się pojawiło do naprawy, ale to chyba w kolejnym pomieszczeniu, jeśli się nie mylę. Ale chyba powoli się robi coraz lepiej. Już tak nie panikuję. Tak pewnie kilka razy jeszcze ukryją potwory w takich miejscach, że się skitram, ale na razie jest dobrze. No, daj jeszcze ten kwiat agawę. Nie da się tego. Szkoda. Dobra, wrzucamy szrot. Tak jest. Odzyskujemy, co się da. Dzięki. I kuleczki, kosteczki, wszystkie takie pierdolety. Dobra, tutaj mamy chyba dział kadr. On był chyba zablokowany. Jeśli nie mylę, on był zablokowany i nie mogłem się do niego dostać. O, tutaj jest stacja ochrony. Dobra, tego już zwiedziliśmy, tego już poznaliśmy. Podtrzymanie życia.
Konserwację zewnętrzną. No to tego ci współczuję. A zaczekaj, tam jest kurczę. Osoba, która zajmowała się konserwacją, która przeżyła. Dobra. Teraz w ogóle, gdzie mam według celów pójść? Musimy iść do warsztatu. Laboratoria sprzętowe. Okej, okay. Czy mamy kogoś w laboratoriach sprzętowych? Laboratoria sprzętowe. Wszystko martwe. Kurczę, tam będzie sporo takich zgonów, widzę. No dobra. A, nie mamy nawet jeszcze wglądu w mapę. Trzeba będzie poszukać. Okej, okay. Szybki rekonesans. Poziom minus 1, podtrzymanie życia. Tam jeszcze się nawet nie dostałem. Tutaj jesteśmy na poziomie 1, tam się nie mogę dostać. Tutaj też było to zabronione, dostęp. Tutaj byłem. Na poziomie drugim. Zasobnik z operatorami. To właśnie chyba centrum lecznicze. Tak, urazowe. Do centrum kadrowego. Mogę się teoretycznie dostać, wychodzi na to. Tutaj nie mogłem się dostać. A tego nawet nie wiem, jak dojechać. Chyba windą. Dobra, winda i zobaczę jeszcze tutaj. Dobra, i teraz test. 3, 2, 1. Wow! Przeżyłem. Ok. Właśnie tak coś mi się świeciło. Wyjątkowo mi się coś świeciło. A, okej. Okay. Nie da się tego tutaj ruszyć na razie. Tutaj jest dział kadr. I tam też był zablokowany, jeśli się nie mylę. Prawda? Był zablokowany. Tak, niestety był. A co, ja tego nie zauważyłem wcześniej? Jakim cudem? Mirku, zawiodłem się na tobie. Intrygujące. Dobra, podleczmy się. Gdzie jest ten robocik? Chodź. Dzień dobry. Może będę w stanie pomóc. No to ja... Spoko. To innym razem. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj mam do zjedzenia? Posegreguj autosortowanie. Wrzucę sobie tylko żarcie, żeby sobie nie szrotować. To i tak już robię. Ale im mniej szrotowania, tym lepiej. Swojego ekwipunku. Dobra, tutaj jeszcze możemy chyba przerzucić. Tak, coś się tam doszło. Przenieść złom, przytrzymajmy. Przeróbmy. Podnieśmy. O, okej, okay. Zobaczymy, czy mogę sobie coś... Klucz francuski i naboje. A po co mi ten klucz francuski, skoro już mam dwa? O, dobra. Karnister.
Karnistry mogą być dobre w ekwipunku 7. Co potrzebuję? Żywności oraz materiałów takich... Kurczę, które to były materiały? Organiczne? Chyba nie. Ten jeden lepik przeniosę, bo nie potrzebuję ich aż tylu. Jedzenie leczy strach. Zdrowie, apteczki. Dobra, to sobie zachowam. Naboje do strzelby nie będę potrzebował, więc sobie przerzucę. Ej, czemu nie mogę przerzucić? No właśnie. Okej. I to były chyba związki organiczne albo syntetyczne. Dobra, organiczne sobie wezmę, syntetyczne wezmę. Na pewno jeszcze mineralne, ale według mnie nie będą potrzebne. Mineralne. Okej, spróbujmy w takim razie karnister. To są które? Niebieskie. To są na pewno te jakieś X coś tam. Ile tak będzie? Karnister 84. O, całkiem sporo. A naboi? Dobra, nie mam dużo tych. Nie będę szalał. Ale i tak już udało się. A nie, nie, w drugą stronę. Okej, okay. Posegregujmy to wszystko, posegregowane i lecimy. Okej, okay. To spadamy. Dzień dobry, winda. Jak to uszkodzenie? Dobra. Czyli winda jest nieaktualna. Mój gabinet już widzieliśmy. Mamy pójść do laboratoriów sprzętowych. A tam nie mogę się przedostać na razie. Okej. Cele. Znajdź znikający trup. A to jest aż tam, o matko. To jednak idziemy na główny wątek, czyli laboratoria sprzętowe. A dział psychotroniczny to gdzie to jest? Pokażcie mi mapkę. Dział psychotroniczny. Aha, tutaj, czyli nie mogę przejść. Czyli idziemy na poziom trzeci, tam gdzie byłem na moich... Dobra. Zwiedziliśmy sobie troszkę stacji i wracamy z powrotem do eksploracji. Jestem w właściwym miejscu, prawda? Tutaj tak jest, dobrze. I teraz na lewo.
Dobra, przepraszam, troszkę cię podmęczyłem. Uspokój się. Odpocznij, zrelaksuj się. Momencik, mam status, który ten uszkodzenie kombinezonu. Okej. Okay. Czyli muszę użyć systemu jakiegoś naprawczego. Którego nie mam. Dobra. Na pewno. Chcę. Potwierdzam. Lecimy. Nie ma, że boli. Co teraz się dowiemy? Dobra, naciskamy dowolny przycisk. Mapka. Okej, na razie tutaj nie możemy nic powiedzieć, co tutaj jest. Super. Okej, okay, zmaściłem, przyznaję się. Kompletnie go nie spostrzegłem. Części zamienne, czyli muszę się nauczyć demontażu. Okej, okay, ile w ogóle mam neuromodów? Żadnego chwilowo. Hardware Labs w Hall. Kurczę, jak nowinka jestem. Cokolwiek się dzieje, od razu crouch i skitrany, się zastanawiam, gdzie uciec. Za dużo musiałem oglądać jej game logów. Przepraszam. Ale mam bardzo fajną serię. Okej, okay, coś tam się dzieje. Mam przeczucie, że to jeden z tych złych. Dobra, mam już pewność, że to jeden z tych złych. Nie mogę nic zrobić tak naprawdę. Tylko zaglądam. Kawałek asteroidy. Ciekawe, co można z nim zrobić. Zobaczmy, jakie mam parametry. 0,75. O, całkiem sporo związków mineralnych. Phantom.
Okej. Przywraca punkty zdrowia. Dobra. Pijemy. Miks warzywny. Cytrynowa. Cytryna księżycowa. Ciasto cytrynowe też niech będzie. Budyń. Kurde! Za dużo wykorzystałem. Kliknąłem za mocno. Zbyt wiele razy. Dobra, nie wiem gdzie ten koleś jest, więc na razie się nie będę tak mocno kitrał. Dobra, fotele, nie fotele. Tutaj mamy coś też do poczytania. Kurwa, gdzieś ten fantom jest. Chyba nade mną, jeśli się nie mylę. Jak on wygląda, ten kształt w zwierciadle, fantom. Ona jest chyba jedną z załogi, bo widzę ten kombinezon. To jest kombinezon załogi. Znowu coś kurne grzmotło. Lutego 23. Ktoś tu sobie popijał chyba w pracy. Okej, dwa e-maile. Kurczę, widzę, że tutaj rekonstrukcja będzie też potrzebna. Ciekawe, czy da się odblokować praktycznie wszystkie te punkty umiejętności. Okej, drugi poziom, czyli sobie chwilę poczekam. Bo nie wiem, kiedy będę hakowanie na drugim poziomie robił. Dobra, tutaj na razie udało się nam zwiedzić tą sekcję i teraz idziemy tutaj. Bardzo bym chciał tam wejść, jak widzę. Security point.
O kurczę, tutaj mam więcej załogi. Zestaw dozbrajający. Amunicja. No i dlatego właśnie działy ochrony, działa IT zawsze są bardzo miłe w odwiedzinach. Tyle ciekawostek można tam znaleźć. Dobra, a coś tu jest? Ręczna aktywacja. Miło. Czy chcę wykorzystać? Pytanie za 100 punktów. Czy bardzo by mi zależało, żeby wykorzystać system dozbrajający? O, okej. Tego nie mogę zrobić. Za wysoki poziom. A tutaj mogę? Dajmy siłę ognia. Chociaż to sekundkę, bo mnie to zaciekawiło teraz, co się pojawiło. Jaki jest tryb z przybliżeniem? Sterowanie, iść lewo, atakuj, zbadaj, psychoskop. O matko, to jest... Ja pierdzielę. Dobrze się dowiedzieć, że w ogóle mam takie rzeczy. Sekundę, zobaczmy sobie w sterowaniu, jakie są wszystkie dostępne opcje. Spacja, skacz, skradaj się, umiejętności psioniczne to jest drugi, ok. Biegnij sprintem, shift, Q to się wychylanie, ok. Tego nie wykorzystywałem. Przeładuj, użyj ostatniej broni, tab, latarka V. Namierz skanerem, ok, skaner. Chyba dopiero muszę mieć skaner, bo nic się nie dzieje. Ok. Sterowanie, ekwipunek, cele, zdolności, mapa, dane, status, akcja specjalna, G. Okej, co znaczy akcja specjalna, G? Na razie nic, ale pewnie się z czasem coś tam odblokuje. Szybki wybór, 1, 2, 3, 4. Okej. Narzędzia. Mapa obszaru, super. Mapa obszaru zawsze przydatna. Wow, nawet taki poziom jest dosyć duży. Okej. I zresetuj punkt kontrolny. Odblokuj. Odblokuj, okej. Okay. Odblokowaliśmy, a teraz pytanko za 100 punktów. Nienawidzę was. Laboratorium sprzętowe. Mostek Talosa. Tutaj się pojawiło nagle o wiele więcej chyba osób. O matko, to jeszcze tutaj są. Aha. Ja w ogóle rozwijałem listę na po lewej. Aha. Dobra, my jesteśmy tak czy inaczej w status neuromody
ekwipunek, posorty i to wszystko, panie. Bo burdel jest mały. Moim celem jest laboratoria sprzętowe. I okej, okay, jest okej. Okay. To później sobie będę szukał dalej. Jeszcze zobaczymy coś innego? Nie. To był chyba schowek, jeśli nie mylę. Zobaczmy, co tam w schowku się nagle udało odnaleźć. Kontener z zapasami. Dobra, to będę w takim razie miał. Wieżyczkę, która będzie może. Dobra, to w takim razie tutaj sobie zrobię kolejne centrum, gdzie będą rzeczy porozkładane. Czy coś tu mamy schowanego? Nic nie widać. Okej. Okay. No co, nie pozwalacie mi przejść? Tutaj co jest? Phantom. Przyznaję, że oprócz kart dostępowych na razie to idzie mi dosyć słabo z odkrywaniem alternatywnych ścieżek. A, okej, tutaj jest jakaś. Okej, okay. To jednak po kolei, bo nie chcę mi się szczerze tak do końca miksować. Wolałbym odkrywać jednak jeden za jeden. Przenieść ten klucz, bo mi niepotrzebny jest. Ten też jest niepotrzebny, po co mi kilka takich samych żywetów. Chyba teraz przyniosłem coś za dużo. No to zdecydowanie. Tak bym nie chciał się pozbywać. No i znowu coś mi się kliknęło. Organ. Prototypowy promień Q. Czy to też będzie chyba amunicja? Okej. Okay. Dobra, tam się wszystko zapchało. Zablokujmy kontenerek w takim razie.
Nie chcę nic narzekać, ale troszkę mnie teraz własna wyżyczka wychwyślała. Dobra, weźmiemy ten kontener, zapraszamy również sobie tutaj. Będziemy wszystko trzymać w jednym schowku. Uwielbiam, kurczę, no mogę sobie robić co chcę. Uwielbiam takie opcje. Dobra. Biedaczek. Widzę, że ta wieżyczka zadaje całkiem serdeczny damage. Tam się na razie nie dostaniemy. Okej. Straszcie mnie, straszcie. Kolejne materiały syntetyczne. Czy tutaj też jakoś wskoczyć? Oczywiście, że się da. Prawie się skitrałaś. A w międzyczasie zobaczmy sobie neuromody. Bo chyba kolejne się odblokowały. Inżynieria. Powiększenie ekwipunku. Może rozkładać posłużenie ekwipunku na części zamienne. Okej, demontaż. To też jest fajne. Naprawa. No i powoli te neuromody są coraz bardziej cenne, jakby nie patrzeć. Jak na razie idę kurczę w te. One mnie jakoś tak bardziej ciekawią. Stricte takie do walki mnie na razie jeszcze nie pociągają. Może z czasem. Okej. Karta dostępowa. Shin Larsen. Okej, to tutaj widzę, że jest... I super, udało się odnaleźć panel konserwacyjny. Dobra. Okej, tam panowi coś nie pykło. Zestaw kombiłatek. Okej, posegregujmy to. A nie. Kombiłatki chcę sobie przyłożyć. Użyć, przepraszam. Co, Randall? Nie jestem w stanie ci za bardzo pomóc.
Części zamienne, okej. Jeśli bym zrobił coś takiego... To bym w stanie wejść? Uwielbiam tę grę, naprawdę. Trzeba być kreatywnym. Po prostu cały czas trzeba być kreatywnym. Ok, poziom minus 1. To był poziom drugi. Nie wiem, który by to nawet poziom. Aha, bo to nawet nie jest zaznaczone. Okej, okay, tutaj widzę, że będzie można próbować wykorzystać to do naszych niecnych celów. Zestaw komputerowy. Phantom, co widzisz w zwierciadle? Okej, okay. Nie zauważyłem go szczerze powiedziawszy, dlatego tak to wyszło niefortunnie. Zapomnę w momencie, kiedy byłem nieprzygotowany. Dobra, udało się otworzyć. Tam będę mógł wyjść, prawda? Z tego co widzę, powinienem być w stanie, więc nie będę na razie marnował. Cennej pianki. Chociaż chyba i tak jej mam trochę, ale nie chcę marnować. Okej, okay, Ballistic Lab widzę, że zostało jednak troszkę zniszczone. Ale odkryjemy to chyba dopiero w następnym odcinku, bo już chwilę się nagrywa, więc dziękuję wam za czas i mam nadzieję, że Prey wam się podoba, bo mi bardzo i już nie mogę czekać dalszej eksploracji. Do zobaczenia w następnych gameblogach.